dzisiaj listę świąt typowych i nietypowych. I nie jest bardzo długa, gdyż jest ich bardzo dużo, tak samo jak miesięcy, różnego rodzaju innych fajnych świąt. Najbardziej popularnym jest jednak chyba dzień masturbacji. Jest 3-4 lub 5 razy do roku, bo dokładnie nie pamiętam, jest chyba co miesiąc, a miesiąc maj jest miesiącem masturbacji, ale wiecie, dzień jak co dzień. Rurku! To by pamiętał. Czyli dzień, kiedy wegetarianie i weganie mają prawie 90% zniżkę w mięsnym oraz w rzeźni. Dzień, kiedy wszystkie gimbusy, robiąc z siebie downa, uciekają do lasu. Biedny leśnik, który ma wtedy swoje święto i swojego lasu, goni ich po tym lesie. Oni wtedy biegąc rapują, udają, że to poezja. Potem oczywiście oni, ci biedni leśnicy, robią z siebie murzynów, co oczywiście tego dnia jest bardzo dyskryminujące i walczymy z tego dnia i z gimbusami, i z dyskryminacją rasową. Hurray dla leśników! To jest ten dzień, kiedy dziewczyny ściągają korę z twarzy! Dzień trzeźwości. Heniek! Daj mi młotek! Łap! Dzięki! Wszystko jak widać się łączy. Wychodzisz z domu, bez komputera. Na dworzu świeci piękne słońce. A ty, czysto swoje siedzenie przed kompem, nieruszenie dupska sprzed ekranu, dostajesz astmy lub alergii od jakichś głupich pyłków. Witaj w rzeczywistości! Combo Breaker! Dusza z dupy! Raz! 3 lipca. Święto niczego. Nie tego niczego. Kompletnie niczego. Nie, ale serio. Ktoś nie będzie miał wtedy telefonu. Okej. Ale to chyba się nie łączy. Ci, co świętują pierwszy, nie świętują drugiego. Wiedzcie to tym, którzy mieszkają w Narni. Dzień udaru mózgu. Kto to wymyślił? Niby dzień jak co dzień, ale wtedy czujesz się jak król na tronie. Jebać wszystkie boty! Boty są złe! Przeciwko ludziom. Pozdrowienia.